Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i dzisiaj kolejny odcinek The Flight, w którym będziemy dalej rozkminiać, co się stanie z naszym listem w końcowej fazie tej całej przygody. Mamy sporo hajsu, więc rozdamy sobie oczywiście na nasz lepszy model samolocik, który naprawdę teraz się zmienił w samolot z pięknym śmigłem i tak dalej, więc z tego zadowolony. Natomiast lecimy teraz, zobaczymy jak w Egipcie będzie nam się po prostu udawało lecieć. Okej, boostujemy strasznie w cholerę w górę, żeby oczywiście zrobić tą naszą, znaczy moją raczej taktykę, czyli lecenie w górę, po prostu balansowanie na tym, co nam powiedzmy świat i szczęście przyniesie. No teraz troszeczkę wiatry były niekoniecznie pozytywne dla nas, ale jak widać, no mamy dość stabilny lot. Dość stabilny lot, chociaż zaczynamy coraz szybciej spadać, więc mi się to nie podoba. Chociaż jak trafiamy w te busty, to troszeczkę do góry nas podnosi. Chociaż teraz też był ten wiatr, który nas zaczął zrzucać w dół, więc jest niekoniecznie dobrze. Jest niedobrze. Moi drodzy, spadamy szybko. Okej, dobrze. Kolejny booster nam tutaj troszeczkę pomóc, ponieważ byśmy się naprawdę szybko rozbili, jak no niektóre samolociki, które zostały na przykład wysadzone, sterroryzowane. Tak jest. Ok, 654 hajsu. Sporo hajsiwa, za które będziemy mogli wyleć na w sumie lepszą może aerodynamikę. Wolałbym lepszą aerodynamikę, ponieważ wtedy będzie możliwe, że mniej nas, znaczy będą nam nas możliwe, że mniej wpływały te wszelkie, jak się nazywa, wiatry, które nas tutaj, tak powiem, atakują w powietrzu. Chciałem zobaczyć tą gwiazdkę, jednak, że mi to nie wyszło. Troszeczkę się zawróciłem i nawet straciłem przez to całego speeda, ale tutaj kolejna Star Strike została po prostu zdobyta, więc troszeczkę tego speeda nadrobiliśmy raz, tylko żeby wysokość szybko nie tracić. Cwaniak, you can do this. A raczej mój samolociku, you can do this, po prostu ogarnij się, uspokój trochę swój lot i zacznij lecieć coraz to wyżej, coraz to lepiej, a nie coraz to niżej. Potrzebujemy twojego lotu, potrzebujemy tego, abyś po prostu poleciał jak najdalej, a nie jak najbliżej. Owszem, wiem, że każdym lotem jest się po prostu coraz bliżej celu, ale my potrzebujemy pieniędzy. My potrzebujemy pieniędzy. W ogóle ile potrzebuję pieniędzy, żeby zrobić kolejny model, co? 1900. Nie ma sprawy. Ja poczekam, ja w takim razie poczekam, bo 1900 to nie jest aż tak duża kwota do zdobycia, więc jestem w stanie to osiągnąć tak powiedzmy w ciągu dwóch, trzech następnych lotów. Teraz troszeczkę tutaj zaoszczędziłem tego paliwa na koniec, żeby jak się nasz lot zbalansuje, to po prostu go użyć, jednakże no speeda nam to zbytnio nie dało i jak widać cały czas spadamy w dół i to naprawdę szybko spadamy w dół. To jest naprawdę strasznie słaby lot jak na razie. Wiatry nie są po naszej stronie totalnie. Wciąż lecimy w dół, i czymy tak! 200 metrów zaledwie. Zaledwie 200 metrów w ciągu jednego lotu. Czyli jeżeli teraz w tym locie nie zdobędę 600 golda, to jesteśmy naprawdę w słabej pozycji, ponieważ będę musiał jeszcze jeden lot zrobić, żeby zrobić lepszy model naszego samolotu. A ja chcę ten lepszy model samolotu tylko po to, żeby mieć jeszcze więcej paliwa i móc jeszcze bardziej boostować po prostu w górę. To były naprawdę, znaczy jakby to... gwiazdeczki nie wrzucały nas tak do góry. Naprawdę mielibyśmy ładne combo tych gwiazdek, by nas wtedy ładnie przybustowało ze speedem. Ale nie narzekam, jak na razie jest dość pozytywnie. Nie spadamy aż tak szybko jak w poprzednim podejściu, chociaż no zaczęło nam się teraz troszeczkę nie układać. I tutaj boosta trochę uratował, gwiazdka też troszeczkę próbuje nas tutaj podnieść do góry. Jeszcze jeden tutaj wind up, żeby huragan nas trochę podniósł. I możliwe, że to nam będzie, że to nam teraz pomogło do tego, aby zdobyć te 600 dolców. Chociaż to nie wierzę, chociaż możliwe, że będzie to chyba 600 dolców. Jeżeli trafilibyśmy jeszcze jakąś gwiazdeczkę właśnie, to są wielkie szanse na to. Tak jest, mamy pieniądze na lepszy model, więc robimy od razu lepszy model. Jak mam teraz tutaj powiedzmy jakieś Air Force One, kurczę, nawet nie wiem, czy to, czy Air Force One tak wygląda, czy Air Force One, nie chcę, ja chcę samolot. Są w ogóle Air Force One samoloty? Są, no nie, no Air Force One to są takie bardziej transportowe, że tak powiem. No mi chodziło o takie kurna hydry z GTA San Andreas, okej? Okay? O taki typ samolotów mi chodziło. Niech będzie, że to będzie mój Air Force One. Proszę, przepraszam na to, że troszeczkę skrzaniłem. No i teraz możemy boostować. Możemy boostować przez kolejny dodatkowy pasek naszego paliwa, więc możemy naprawdę wysoko tutaj polecieć. Widzieliśmy Jet streams will push you back and cause you to lose speed. Try to avoid them. Okej, okay. Czyli jeżeli wlecimy zbyt wysoko, zaczniemy spotykać jetstreamy, które nie są dla nas w żaden sposób, jak się nazywa, w żaden sposób
dobrze oddziałujące, o tak to powiem. Więc możliwe, że powinniśmy się utrzymać na tej wysokości 15, może 20 metrów, żeby tego speeda niepotrzebnie nie tracić i ewentualnie liczyć na to, że wpadnie właśnie te wszelkie gwiazdki, crane boosty i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ no im wyżej, tym gorzej, a znowu za nisko też być nie chcemy, więc to będzie taka optymalna, moim zdaniem, wysokość. Dawaj, spalaj tutaj w dół. Czy jeszcze złapiesz? Czy jeszcze złapiesz, by nas tutaj wybił do góry? Niestety nie, ale 450 metrów zostało zdobyte, więc 700 nam dolców się zwróciło. Dlatego mogę wydać na lepszą konsumpcję paliwa, co nam jeszcze da większą szansę na boostowanie się. Przejdźcie, no dolecimy do więcej 17 metrów na wysokości. I patrzcie, i teraz lecimy po prostu na tej wysokości. Go ta wysokość. I więcej już nie potrzebuję. Więcej, teraz wszystko po prostu ufam, że nasz samolot będzie robił sam. Mamy naprawdę gigantyczną prędkość. Mamy naprawdę dobrą wysokość. To możliwe, że będzie rekord naszego lotu. To powinien być rekord naszego lotu. Jeżeli nagle wiatry nie spowodują, że będziemy spalać drastycznie w dół i zaczniemy łapać jakieś crane boosty lub może gwiazdeczki, to możliwe, że nawet dolecielibyśmy do wysokości, znaczy do odległości, śmiało jestem powiedzieć, 1000. To musiałoby być naprawdę wielkie szczęście. Natomiast na pewno jest to rekord. Na pewno jest to rekord odległości, więc jestem z tego lotu naprawdę dumny. Oczekiwałem troszeczkę większej odległości, ale to mi naprawdę pasuje. Jestem zadowolony. Patrzcie, że mamy prawie praktycznie już przelecenie do następnego etapu. Zróbmy, żeby nasz samolot był troszeczkę lżejszy, więc możliwe, że to będzie nasz rekord. Uwaga, dolatujemy na wysokość tych 17 metrów. 17 metrów, teraz troszeczkę stabilizujemy nasz lot i po prostu lecimy pełną pałką płasko, tak żeby już nic nie kontrolować, on sam wszystko będzie po prostu decydował, gdzie chce polecieć. Panie kapitanie, troszeczkę do góry, ustabilizujmy ten lot, próbujmy dolecieć najdalej. Naszym celem jest nowa kraina, wiem, że już osiągnęliśmy, wiem, że już moglibyśmy lądować, jednakże na lądowisku na razie nie ma dla nas miejsca. My chcemy wybrać to dalsze lotnisko, które jest o wiele lepsze dla naszej osoby. Speed troszeczkę nam tutaj zmalał, no nie jesteśmy już tak szybcy jak chociażby w poprzednim locie, jednakże nie jest na pewno źle. No zobaczcie, że tutaj mamy cały czas jakieś crane boosty czy gwiazdeczki, więc jakiś tam jeszcze speed zdobywamy, chociaż no to już jest typowe lecenie w środek, w dół, w piasek, tak? Chcemy jeszcze zrobić nas strusia, po prostu wbić głowę w piasek i wylądować 608 metrów i zobaczymy, jak nasza przygoda się teraz potoczy. Okej, okay. Koniec był blisko, tak? Koniec był blisko i doleciliśmy nas do jakiegoś czarnego dziecka, tak? Żeby nie chcę obrazić żadnego, no jakiegoś afroamerykańskiego dziecka. On dostał ten samolocik, bawił się tam jakąś kuleczką, nie wiem z czego nawet. Myślisz, że ten samolot to jest jakiś martwy ptak, dlatego odesłał go dalej. Nawet nie myślał o tym, żeby przeczytać ten list, po prostu odesłał dalej ten samolot z ptakami. Czyli byliśmy, nawet nie wiem gdzie szczerze mówiąc, byliśmy w jakiejś dżungli czy coś w tym stylu, to dziecko najprawdopodobniej wiecie, no nie wyedukowany i tak dalej, zobaczyło, myślał, że to jakiś ptak, wysłał po prostu dalej, zobaczył, że leci, więc się po prostu ucieszył. Śmieszne takie, znaczy śmieszne i zarazem smutne, że po prostu jest tak w niektórych miejscach na świecie problem z edukacją. W każdym razie wydajmy sobie, teraz jak właśnie daje ten boost nasz crane, warto jest to zainwestować, tak? Lightweight do tej drogi, aerodynamika za 1200. W takim razie zbieramy na aerodynamikę. My jesteśmy w jakichś sawanach, dżungli, coś tego typu. Nie wiem jak to określić, ale wiecie więc o jakich terenach tutaj chodzi. I zobaczymy, patrzcie, nawet przecież jakby nas zaczął boostować w tę stronę po prostu i tyle. Go boost, go boost i zobaczymy jaki speed osiągnięty. Osiągnięty speed, naprawdę wszystko się po prostu skrzaniło w ciągu jednej sekundy. Jedna akcja wystarczyła, żeby po prostu zabić nas totalnie z całym tym naszym speedem. Chociaż tutaj troszeczkę nadrabiamy na tych gwiazdeczkach i crane boosterach. Szkoda, że tak mało boosta dają te crane boostery. No ale niestety nie możemy nic z tym więcej zrobić, więc tylko liczmy na to, że po prostu będziemy trafiać ich jak najczęściej. I pierwszy lot w sawanie, czy tych dżunglach, no jak chcecie to sobie nazwać, jest na razie strasznie pozytywny. 400, nawet prawie 500 metrów, a dalej jesteśmy na wysokości przynajmniej 10 metrów, więc jest to naprawdę spoko wysokość jak na taką, jak na taki dystans. Tylko niestety zaczęliśmy spalać strasznie w dół, więc potrzebuję jakiegoś ratowania, jakiś cokolwiek, coś, nie. Byśmy hourglass, czyli po prostu klepsydrę, która da nam, co to miało znaczyć, klepsydra, czyli lataj przez jedną minutę. No spoko, 1600, więc zwiększamy sobie tą aerodynamikę, czyli ją po prostu polepszamy. No i teraz trzeba będzie wydać na co? Mystery upgrade. Not worth the cost.
A wiecie co? Ja na to wydam. Ja na to po prostu wydam. I wydam 3000 na coś, co nie wiadomo czym jest. Go! Lecimy w takim razie i zdobywamy 3000 hajsu. Po prostu teraz nie mogę zbyt wysoko polecieć, ponieważ no ten jetstream naprawdę jest że jak powiem, problematyczny. Zatrzymał nas strasznie i to nas najprawdopodobniej zabiło. Teraz sporo speeda zdobyliśmy, tak? Osiągnąłem maksymalnego speeda, żeby zdobyć tam jakiś achievement supersonic, więc jakiś tam dodatkowy hajs będzie zaliczony. Odległość mamy już 400 metrów, a my dalej ładnie pędziemy. Tylko teraz potrzebujemy jakąś gwiazdkę, lub nawet crane boostera, proszę. Traf, której z tych nie spieprzmy tej sytuacji. Zaczęliśmy tak dobrze. Dawaj, zrób to. Win me jakiś, proszę. Tak blisko, Janek, tak daleko. Ile hajs będzie, znaczy będziemy mieli ogólnie? 923, no 3000 można tu zbyć, to jest jednak problematyczne, bym wam powiedział. Więc zwiększę sobie siłę rzutu. Zwiększymy sobie siłę rzutu, BOOM! Zobaczymy, jak wiele nam to da. No na razie nie widzę żadnej tak większej różnicy. Zaczynam sobie teraz nasze paliwo. Nie będę boostował na start bez sensu cały czas, ponieważ możliwe, że nam się to przyda, żeby właśnie kontrolować, żeby spać do jakiejś gwiazdeczki czy coś w tym stylu. Będę podnieść cały czas nasze nas samolot, więc nie będziemy aż tak tracić bardzo wysokości, tak? Tutaj troszeczkę teraz przyspieszę. Jak mamy boost od crane boostera, to nie będę tego na siłę boostował. Oj, to by była gwiazdka, mogłem ją spać, ale wtedy byłoby to zbyt ryzykowne. Okej, boost troszeczkę. Tam była kolejna złota gwiazdka, ale niestety nie byłem w stanie nawet na to zareagować, ponieważ lecieliśmy zbyt szybko. No i zobaczcie. Powiedziałem sobie teraz, że zrobię taki troszeczkę bardziej kontrolowany lot. Jak na razie jesteśmy na dość sporej odległości już od odkąd zaczęliśmy, bo 450 metrów i wciąż mamy fuela, tak? Owszem, on leci strasznie szybko, tak samo jak nasz speed, jednakże no na to nic sami nie poradzimy. Teraz mamy jedynie nadzieję, że będziemy właśnie trafiać te wszelkie crane boostery i zobaczymy gigantycznego speeda, który nam jeszcze tutaj nadrobi tą odległość. 700 metrów to będzie mniej więcej rekord, 688 chyba jest rekordem, więc nie wiem, czy jesteśmy w stanie to pobić w tym locie. Crane boosty, gwiazdki, ja jeszcze w was wierzę, może jakiś windmill się jeszcze znajdzie na ziemi. No niestety nie, czyli dalej rekordu nie ma, ale zdobyliśmy 1000 hajsu. Ładnie, naprawdę ładnie. Więc zwiększmy sobie teraz jeszcze większą szansę na... a może paliwo? Nie, a może lepszy... lepszy silnik. Zróbmy sobie lepszy silnik, to jest maksymalny silnik, jaki może być, więc większej siły z niego nie zdobędziemy. Dlatego teraz możemy sobie przebustować troszeczkę. I mamy 15 speeda, 18 wysokości. Jest to wystarczająco, znaczy są to wystarczająco więcej statystyki, żeby być zadowolonym z naszej sytuacji aktualnie. I zobaczymy, dokąd jesteśmy w stanie po prostu dolecieć. Jeżeli będziemy potrzebować speeda, to ja się mogę zawsze przebustować i nadrobić to wszystko, co na przykład będzie stracone przez jakieś wiatry czy coś w tym stylu. A na razie po prostu kontrolujmy to, żeby lecieć płasko. Troszeczkę nawet wyżej, żeby wiecie, zawsze zdobywać troszeczkę tą lepszą wysokość. Takie learn to fly troszeczkę, tak jak jest z tej gry, czyli wiecie, no odpowiedni kod musi być i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie spadać zbyt szybko, ale też nie spadać zbyt wolno. Jakkolwiek to brzmi, tak? Żeby po prostu zdobywać, żeby jak najwolniej statystyki nam opadały. Zobaczcie, 600 metrów zdobyte. Ja teraz boostuję na maksa i już nie mogę kontrolować samolotu. Już kontrolować samolotu nie możemy. Rekord powinien być bez żadnych większych problemów, tak? 688 to był rekord. Rekord został osiągnięty. Teraz pytanie, czy zdobędziemy na przykład jakąś jeszcze większą odległość, której jeszcze sobie nawet nie mogłem wymarzyć. Możemy mieć farta, tak? Możemy mieć farta właśnie z tymi gwiazdeczkami i crane boosterami, żebyśmy dolecieli do czegoś gigantycznego. Tu mamy już 800. Odległość 800 metrów. Czy będzie 900? Czy będzie 900? Jeżeli znajdziemy jakiegoś windmilla, to będzie na pewno, ale niestety ominęliśmy go, czyli 894 to jest na razie nasz po prostu rekord. Na co mógłbym wydać? Na co mógłbym wydać? Wiecie co, ja bym chyba na paliwo. Ponieważ jeżeli wydam sobie na paliwo, to będziemy mogli o wiele dłużej lecieć w tym powietrzu i będę mógł dłużej kontrolować nasz samolocik. Dawajcie, go! Go, cwaniak! Tutaj się rozpędzasz, 15 metrów na godzinę, na sekundę ci wystarczy. Tam wysokość 20 metrów też jest okej. Konsumpcja paliwa, owszem, nie jest teraz gigantyczna, więc mogę sobie troszeczkę bardziej balansować tym całym samolotem, ale też nie muszę go nadużywać bez sensu, ponieważ no... po co? Po prostu po co? Tutaj paliwo troszeczkę sobie wykorzystałem zbyt bardzo. Prawie wpadliśmy w jetstreama, więc byliśmy naprawdę na... Nie! Jetstream! Uuu, dawaj, boostuj. Czy to będzie wystarczające? Nie wiem.
Speeda zdobywamy, ale też tracimy przez to strasznie wysokość. Pędzimy w dół, pędzimy w dół. Proszę, zdaj sobie jakąś gwiazdkę. Taką gwiazdkę, którą bym mógł trafić swoim samolotem. Proszę. Okej, okay. Crane boost może być, tak żeby troszeczkę podbić ten samolot. Jeszcze troszeczkę. Wydaje mi się, że to będzie wystarczające, aby polecieć do nowej krainy. Ostatniej krainy, tak? Więc dawaj, jakąś gwiazdeczkę, crane boost, dobrze. Gwiazdeczka. To może być jeszcze rekord nawet. Jeżeli nam się wszystko tutaj powie, to może być naprawdę rekord. Tylko no musiałbym trafić jeszcze w sporą ilość crane boostów, ewentualnie gwiazdeczki. Ale no jak widać, no spadliśmy na dół. Windmill? Niestety nie. 830 metrów, to jest spoko wyniczek. Czy będzie to wystarczające? Nie będzie to wystarczające. To nie będzie jeszcze wystarczające. Mamy Rainbow Stars. Once per flight you can turn all stars into Rainbow Stars for 10 seconds. Okej. Okay. Jakkolwiek będę to aktywował, ja to wolę teraz sprawdzić. Jednakże... to będzie opłacalne? Nie wiem. Nie wiem, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wchodziło. Zobaczymy, jak będę mógł tego aktywować. Aha, press hit to stay in the rainbow. A zacznijmy. Zobaczymy, jak to będzie wszystko działo. Aha, jeżeli mamy, jest rainbow, to wtedy po prostu wszystkie gwiazdki dają nam gigantycznego boosta. Czyli najprawdopodobniej będzie to opłacalne do użycia dopiero wtedy, kiedy nie będziemy mieli już właśnie paliwka i tak dalej, ponieważ no na razie, jeżeli mamy to paliwo, to możemy sobie, powiedzmy, boostować, możemy sobie latać i tak dalej. A to by nam potrzebne, żeby właśnie zdobyć te końcowe metry w momencie, kiedy naprawdę nic już nam nie będzie chciało, że tak powiem, pomóc. Spoko opcyjka, naprawdę mi się podoba. Myślałem, że po prostu będzie dawało nam się tam więcej hajsu, coś w tym stylu. A skoro to daje jeszcze speeda, no to będę z tego jeszcze bardziej zadowolony. Jestem strasznie zadowolony z tego, że po prostu na to wydałem pieniądze, ponieważ to nie były małe pieniądze. To nie były małe pieniądze. Zobaczcie, mamy jeszcze połowę paliwa, a my jesteśmy już na odległości 600 metrów. Wiem, że użyłem jeszcze dodatkowo tych Rainbow Starsów i one nam tam troszeczkę tej odległości dały. Jednakże to będzie rekordowy lot. Nie ma opcji, abym po prostu tego rekordowy lot nie zrobił. Nawet spróbuję dojść do odległości 1000. Najprawdopodobniej nam to wtedy da jakiś achievement, ponieważ nie wierzę, że za 1000 metrów nie będzie żadnego achievementu. Nawet myślę, że jakby były jakieś dwa na przykład achievementy, coś w tym stylu, że na przykład nie wiem, doleć tam jeszcze z jakąś tam cząstką paliwa. Może coś takiego być. Uwaga, 1000 metrów long haul został nam zaliczony i lećmy dalej. Może za czas lotu. Za czas lotu może tu jeszcze być coś zdobytego. Może za ilość gwiazdek zdobytych, może być jakiś kolejny achievement. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Okej, paliwo nam się skończyło, więc już kontrolować naszego lotu nie będzie. Możemy teraz się jedynie przyglądać galaxii zdobyte. Czyli tak pomyślałem, będzie kolejny po prostu achievement za zdobycie gwiazdek. Nie za te normalne, a za te złote gwiazdki, z czego jestem zadowolony, ponieważ to będzie oczywiście o troszeczkę trudniejszy achievement niż te wszystkie inne, ponieważ jest to totalnie losowe, czy trafimy, czy nie trafimy na złote gwiazdki. Czy jeszcze będziemy gdzieś lecieć? Jeszcze tutaj windmill się nam pojawił, który troszeczkę nas do tej góry podniesie. Możliwe, że tak! Zdobędziemy odległość 1500 metrów w jednym locie. Oczywiście achievementa na to już nie będzie. Kolejny windmill! Trzeci achievement w jednym locie. No cudowne, po prostu cudowne uczucie. Ile pieniędzy? Patrzcie, 2000 tutaj. I oczywiście nowa historyjka będzie, więc się skupmy. Okej, leci sobie samolocik, gdzieś tutaj, wiecie, gitarzysta na ulicy, zabierze sobie pieniądze. I nagle po prostu coś nadleci. Aha, nie ma nikogo na ulicy, nawet nie może sobie zabrać pieniędzy. Ale zobaczył, że jest nagle jakiś samolocik w z jego tym na gitarę. No i po prostu napisał nuty jakieś tam na tej na tym samolociku, jakiś tam utwór i puścił dalej tą pieśń, no, tak więc jakieś tam, może ktoś kiedyś to mógł zagrać coś w tym stylu. Okej, okay. Zwiększmy sobie teraz ilość złotych gwiazdek oraz kupmy sobie ten wind detector, który jest nam w ogóle niepotrzebny. I zobaczymy, jak będzie wyglądał nasz ostatni lot, ponieważ to jest już tylko ostatnia kraina, która powiedzmy będzie, aby zobaczyć, jak ta cała historia się zakończy. Czy spotkamy matkę Cindy i nawet, nie wiem, zobaczy jeden samolot, który będzie przepełniony tymi wszystkimi rzeczami, czy, no bo jednak za każdym razem ktoś by odsunął ten samolocik, otwierał go, patrzył, co tam jest i wysyłał dalej. Pytanie jest tylko, czy oni zaraz zapisywali na przykład na jakimś fragmencie tego samolociku i po prostu puszczali dalej? Czy za każdym razem ktoś tworzył nowy samolocik z nowym napisem? Chociaż... na pewno dzieciak przesłał dalej wiadomość. Ale skąd na przykład ten Egipcjanin miałby papier, żeby go wysłać? Bo owszem, ten pierwszy gościu, który dostał... znaczy, poczekajcie. Dziewczynka wysłała z domu, tam ja pewnie jakiś papier miała. Gościu w Paryżu był przy budce, przez skrzydce na listy, więc tam powiedzmy jakiś tam papier mógł ogarnąć z tego.
powiedzmy, że pomimo tego, że nic nie znalazł 1000, to powiedzmy, z tego mógł być jakiś papier. Ten gościu, którego grał na gitarze, nie wiem, co miałby znaleźć papier, ewentualnie, żeby zrzucił pieniądz. No i oczywiście dziecko, jak w samanie mówię, no nie ma opcji, żeby w ogóle skądkolwiek miał papier, więc po prostu rzuciło dalej ten samolot, bo myślało, że to jest ptaszek. Czyli w teorii mieli możliwość znalezienia innego papieru, ale też jest możliwość, że po prostu pisali jak w fragmencie kolejnego, nie wiem, na przykład tam skrzydła czy coś w tym stylu i puszczali dalej ten swój samolocik. Kto wie? Kto wie, okej, 1000 metrów zostało zdobyte przez ten cały czas, kiedy rozpinałem, więc mogę puścić teraz, jak będziemy mieli mniej niż 15 speed, mniej niż 10 speeda, to aktywujemy Rainbow Stars. Uwaga, jeszcze nie muszę aktywować, jeszcze nie. I w tym momencie, nie, ja znowu nie zdobyłem, nie, mniej niż 10 wysokości, więc muszę to aktywować, żeby po prostu troszeczkę tej wysokości ponabywać. Możliwe, że będzie właśnie ten kolejny rekord zdobyty, ponieważ teraz troszeczkę lepiej to wszystko rozegraliśmy. Znaczy ja rozegrałem, a wy po prostu się przyglądaliście i patrzyliście, jak mi się to udaje. Uwaga, 1500, będzie, znaczy powinno być zdobyte. Powinno być zdobyte 1500, nie wiem jaki był rekord w poprzednim locie, ponieważ skupiłem się bardziej na tym, że zdobyłem te achievementy z Windmilla. I okej, no 1500 niech będzie. Jestem z tego zadowolony. Spoko liczba, spoko wynik. 15, 15, 51. Nice, naprawdę nice. Ile hajsu mamy ogólnie? Ogólnie hajsu mamy 2400. 2800 do nowego samolotu. Więc poczekam. Ewentualnie tutaj ruder control sobie wydam. 1700 mamy hajsu. Bang! Zobaczymy, czy może nawet będę mógł dolecieć do tego końca na tym już samolocie. Może nie będę musiał nawet kupować nowego modelu. Kto wie, jak to wszystko się, że jak powiem, zakończy. A może po prostu proszę teraz Rainbow Stars go, Rainbow Stars teraz, ja nie będę się bawił na końcu w patrzenie tylko i ryzykowanie, że w coś tam wpadniemy. Mogę użyć teraz i po prostu cieszyć się tym, jak ładnie mój samolot leci z wielką ilością paliwa, a ja tylko mogę się temu po prostu przyglądać, tak? Fajnie mógłbym trafiać trochę te krainy części, właśnie na tym, na tych bonusach, żeby mieć. Ponieważ wtedy byśmy mieli łatwe naprawdę pieniądze, a tych pieniędzy nas potrzebujemy, żeby właśnie zrobić ten lepszy model samolotu, ponieważ no 2700 potrzebuje metrów zrobić, żeby dolecieć do końca. Tak mi się wydaje, że to było 2700, więc no nie wierzę, nie wierzę, że zrobi to w ciągu jednego lotu, a przynajmniej nie na tym samolocie i na tych upgrade'ach. Dawaj, dawaj, lećmy. No mamy naprawdę mało paliwa, strasznie słabo trafiamy te gwiazdeczki i crane boostery, tak? Więc no nie możemy zbytnio się liczyć na ich pomoc. Chociaż no jak teraz zacząłem mówić, to zaczęły się też trafiać. Dawaj, crane bonus. Ale żadnych gwiazdeczki nie zdobyliśmy. Wow, 3 gwiazdeczki zdobyliśmy na bonusie, więc to nie jest żadne zachwycające, ponieważ zdobyłem teraz właśnie 5 bez tego crane bonusu. Nie wiem, jak zdobyłem te crane bonusy, to nagle wszelkie gwiazdki po prostu nam z widoku znikają. Takie typowe, typowe, jeżeli chodzi o szczęście w grach. Jeżeli mamy jakiś bonus, który na przykład, nie wiem, podwaja coś tak dalej, czy powoduje, że jesteśmy nagle nieśmiertelni, czy mamy jakąś skończoność amunicji, to nagle nasi przeciwnicy, czy coś, gdzie zdobywamy punkty, się nie pojawiają tak często, jak pojawiamy się na przykład w momencie, kiedy tego czegoś nie mieliśmy, no. Takie po prostu unlucky, okej. 1200 metrów, jeszcze tutaj windmill jest, więc jeszcze troszeczkę polecimy. Troszeczkę nam tutaj pomógł. Okej, no ale 1200 metrów to nie jest nasz rekord w żadnym wypadku, ale 1400, żeby polecieć do końca. 1400, żeby dolecieć do finału naszej przygody. Mamy nowy samolot. Ha! Go! Go, samolociku. Masz teraz o wiele więcej paliwa. Mogę to boostować i boostować i boostować, ale twoje paliwo się zbyt szybko po prostu nie skończy. To nie jest tak z twoimi poprzednikami, tak? Gdzie twoje paliwo się ukończyło po prostu po chwili. Nie. My u ciebie możemy trzymać, więc zastawiać. Uważajcie, używamy szybko naszych Rainbow Starsów. Oczywiście, żeby mi się udało trafić to na podwójnym crane bonusie, więc tam jakieś dodatkowe pieniążki nam wskoczyły. Owszem, nieduże, ale pieniądze to były i zobaczymy. Tutaj ładnie gwiazdeczki zostają zdobywane. Troszeczkę podboostuje się do góry. 1400. 1400 jest nam potrzebne, żeby wygrać tą gierkę, żeby zakończyć tę przygodę i dolecieć do końca naszej przygody w święta. Czy jestem w stanie zrobić to w tym podejściu? Nie mam pojęcia. Patrząc po paliwie, nie jestem, ale wiemy, ile czasami szczęścia mamy właśnie z samych crane bonusów czy gwiazdek, więc na to możemy jeszcze po prostu
liczyć. Na tym możemy jeszcze polegać. Zobaczymy tylko, jak często one się będą trafiać. Proszę, cwaniak, zacznij je ładnie trafiać, zacznij je ładnie zbierać i po prostu pokaż mi, na co cię stać. You can do this. 700 metrów, no to jest jeszcze drugie tyle do przelecenia, a paliwa czy Rainbow Starsów już w żadnym wypadku mieć nie będziemy mieli, znaczy mieć nie będziemy i no na nic innym nie możemy polegać oprócz tej końcówce paliwa i właśnie gwiazdeczka, które tutaj się co jakiś czas pojawiają. Zobaczcie, nas troszeczkę nas podrzuciło do góry. Potrzebujemy speeda, więc muszę wyboostować nasze paliwo do tej prędkości 15 metrów na sekundę. Mamy zdobyty w tym momencie 1000, jest to tylko 400 metrów. Tylko 400 metrów, to nie jest dużo. W samolocie to nie jest dużo, ja przelatywałeś o wiele większe dystanse bez paliwa. Teraz mogę tylko liczyć na cud. Liczyć po prostu na cud, że uda nam się dociec 200 metrów. Crane bonusy i boostery zostały dopane, gwiazdka została złapana. Tylko 100 metrów zostało. Proszę. Proszę, cud świąteczny. Bo ja jeszcze kiedy wy to oglądacie, nagrywam są jeszcze święta, więc ja chcę ten cud świąteczny, że po prostu się zdarzył. Czy to będzie wystarczająca odległość? 1416. I nam zabraknie. Nie zabrakło nic, doleciliśmy, jak widać. Święty Mikołaj podchodzi do domku, odrzuca ten swój kaftanik, szlafroczek czy cokolwiek i nagle pod choinką widzi, że w skarpetkach pod choinką nie ma żadnych prezentów. Więc sobie tam jakiś, wiecie, prezent chciałby dostać. Nagle pojawił się na jego łapkach prezencik z wszelkimi nutami od Yamato, który sobie po prostu oprawił w ramkę i postawił to jako swój prezent dla niego. I teraz pytanie. Pytanie jest jedno. Czy każdy, kto dostał ten list, dostał prezent, który chciał? Przepraszam. Pierwsza kobitka chciała po prostu zobaczyć mamę na święta. Czy się udało, nie wiadomo. Drugi chciał pójść na randkę z tą matką, ewentualnie z tą córką, co byłoby troszeczkę przykre. Nie wiadomo, czy dostał, raczej nie. Potem gościu zwiastował apokalipsę. Skończyło się na tym, że zamiast otrzymać prezent od świętego Mikołaja, przepraszam, Cindy, czy tam Sandy, jak ona miała, dostał nagle sam święty Mikołaj prezent w postaci nut. Jak to wyszło, tak wyszło. W każdym razie to była przygoda nasza z grą Flight. Jeżeli wam się gierka podobała, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ja mam nadzieję, że jesteście wypoczęci i na jedzenie po tym pięknym święcie, jakim jest Boże Narodzenie i ogólnie Wigilia. Ja się z wami żegnam. Przed nami teraz niedługo nowy rok. Będzie wystrzało. 2017 jest nasz. Siemanko, peace.